To jest moje kolejne i ostatnie wideo w temacie instalacji sprężonego powietrza w moim garażu. Wystartowałem z takim kikutem wystającym z kompresora, a skończyłem na czymś takim. Kupiłem tanio 91,5 metra rury do sprężonego powietrza. To jest 3-4 cala w środku, PEX aluminium PEX, a w zestawie były 4 reduktory 3/4 cala rury na pół cala gwint. Dwa rozgałęźniki. Dwadzieścia pięć klipsów, bynajmniej nie do uszu. I cztery aluminiowe bloczki terminali z zaworem do spuszczania wody, zaślepką i dwa gniazda. Nie używałem tych bloczków. Zbudowałem swoje terminale z filtrami, regulatorami i oliwiarkami. Używam tu lasera starego typu, aby wyznaczyć, jak ma iść rura po ścianie. Są jakieś ustrojstwa do prostowania tej rury, które kosztują tyle, co cały ten zestaw. Ale można ją spokojnie prostować ręcznie na płaskiej powierzchni. W końcu musiało dojść do przegięcia. Skleciłem na prędce taką giętarkę i co prawda gięcie o promieniu około 20-25 cm można zrobić ręcznie, ale giętarka ta pozwala odmierzyć wysokość giętego spustu plus ekstra 1 cal. Zawsze to lepiej mieć rurę dłuższą o 1 cal niż za krótką. A po zgięciu rury mogę odmierzyć długość po ścianie w odległości od pionowego spustu. Odmierzyłem, w jakim punkcie rura powinna spotkać to odgałęzienie, ale wchodzi ona trochę głębiej. Odmierzam to suwmiarką. I odfajkowuję na rurze. Tu będę ciął. Tnął, uchlastam to tukej. Używam tradycyjnego narzędzia do cięcia rurek, które robią proste cięcia. Niestety ten okrągły nóż tnie płytko, ale przecina warstwę aluminium. Kończę to zwykłym nożem, takim samym jak zaatakowali Amerykę we wrześniu roku pamiętnego. Cążki, które były w zestawie, są do drugorzędnych spraw. Wyginają rurę i cięcie nie jest proste. Sprawdzam długość wpustu. Jest dobrze. W zestawie jest też specjalne narzędzie do zarabiania końcówki, bo jest ona łączona metodą na wcisło-wlazło.
trochę mydlanej wody, nakrętka, opaska uciskowa. Napychamy do oznaczonego punktu. Gotowe do zaciśnięcia. A tutaj mamy rurę na ścianie. Biegnie ona dosyć blisko ściany, więc tam, gdzie ma wejść na terminale, odgina się od ściany. Można to bardzo łatwo zgiąć ręcznie. Drugi spust rury do terminalu i znowu odgięte od ściany. Rura z tej strony garażu gotowa. Długa część biegnąca od złączki po ścianie idzie ze spadkiem około 4 cm. Tam, gdzie tylko jest to możliwe, staram się odprowadzać wodę od kompresora. Ta końcówka będzie łączyła tą stronę garażu z drugą stroną. Rura z kompresora przechodzi górą. I na ten róg garażu. Aby połączyć obie strony garażu, muszę jakimś sposobem podwiesić tą rurę. Hej. Więc wymyśliłem takie wieszaki. Regulowana długość. No i pospawałem. I tak oto wygląda magistrala łączeniowa. Rura wchodzi na terminal. Zaznaczam, gdzie jest krawędź końcówki. Mierzę głębokość wpustu. Zaznaczam. Tnę. Nadcinam. Poślizg z mydła. Napycham. Wychodzi na to, że trzeba rurę wetknąć w klips na ścianie. No i teraz weszło. Jest równo, pasuje do znaku. Nie zapomniałem o reszcie. Trzymał to drut powyżej. Pierścień uciskowy. Nakrętka.
Zaznaczam pierwotną pozycję nakrętki. I robię 3/4 obrotu nakrętką. Zrobione. Rura odstaje tu od ściany, ale wyżej idzie bliżej. Sam nie czuję, jak rymuje. I tak to, proszę Państwa i drogie dzieci, w końcu nie wiem, kto to ogląda i czy w ogóle, instalacja ukończona. Nie było orkiestry, ani przecięcia wstęgi, uścisków rąk i nawet małej dziewczynki z kwiatami. Tak więc mam tu 3/4 cala wyjście z kompresora, zawór, trzy czwarte cala regulator. Kompresor wyposażony w osuszacz, który możecie obejrzeć na moim innym wideo. Ten terminal będzie m.in. napędzał moją 20-tonową prasę, która hula na sprężone powietrze. I będzie napełniał powietrzem opony na tym zmieniaczu opon. Ten terminal będzie dmuchał w pistolety do farby. I napędzał moją kabinę do piaskowania. Tam potrzebuje sporo powietrza. Dlatego używam tu większej końcówki. Trzeci terminal, taki sam jak ten pierwszy, jest blisko przy drzwiach garażowych. Przyda się do prac na polu, jak to mówią na południu Polski. Albo na dworze. Nie królewskim bynajmniej. Oczywiście łączenie idzie ze spadkiem około 4 cm. Na tamtej ścianie nie mogłem zrobić spadku, bo ograniczony jestem niskim sufitem i framugą drzwi. No przecież nie zamuruję drzwi. Zbliżenie na wieszak. Założyłem tam gumowe wkładki wycięte z opon rowerowych. Po co sąsiadowi dwa rowery? A mnie tu się rura może porysować. Odpalamy to coś. Kompresor nabija do 10,5 bara. Kiedy kompresor się zatrzymuje, filtr pluje wodą. Tyle wody nie poszło do zbiornika. Będę musiał zawiesić tam jakiś butelek, żeby mnie tam nie pluło po ścianie i zbiorniku. Dajemy ciśnienie w układ. Zauważ, że kompresor nie chodzi, ale wiatrak się kręci przez zaprogramowany czas. Regulator wpuszcza do systemu jakieś 8,5 bara. A tak przy okazji, ta złączka to było jedyne miejsce, gdzie uciekało mi powietrze. Ale w końcu udało mi się skręcić tak, że nic nie ucieka. Regulator ustawiony na 6,2 bara. Woda z mydłem. Nic nie cieknie. Terminale były sprawdzane na szczelność wcześniej. Mam na ten temat wideo. I kolejny sukces w życiu. Jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, co zrobię.